Przygotowanie do montażu. Usuń zbędne przedmioty i przygotuj miękkie podłoże, na którym rozłożysz elementy. Ciężkie paczki i elementy najlepiej przenosić w dwie osoby. Na początku zapoznaj się z całą instrukcją. W trakcie montażu zwróć szczególną uwagę na miejsca oznaczone wykrzyknikiem. Nie otwieraj wszystkich paczek i nie wysypuj wszystkich elementów jednocześnie. Posortuj akcesoria. Jeżeli zauważysz uszkodzony element, nie montuj go. Zareklamuj go w punkcie sprzedaży. Uzbrajanie elementów. We wskazane otwory boków komody przybij podpórki metalowe. Prowadniki zawiasów przykręć wkrętami. Do krawędzi górnej w wyznaczone otwory wbij kołki drewniane. W krawędź dolną wbij ślizgacze, około 25 mm od krawędzi elementu. Montując złącza mimośrodowe, zwróć uwagę na strzałkę, która powinna być ustawiona w kierunku otworu znajdującego się na krawędzi elementu. W przegrody pionowe zamontuj złącza mimośrodowe. W krawędzie górne wbij kołki. Do odpowiednich elementów przykręć wkrętami prowadnice. Elementy rozróżnij szporównując nawiercenia. Prowadnica lewa różni się od prawej profilem. Zwróć szczególną uwagę na wybór otworu montażowego. Elementy uzbrojone w prowadnicę obróć o 180 stopni i wbij podpórki. Montaż. W trzech cokołach wbij kołki i połącz je z wcześniej zmontowanymi elementami. Do półki stałej dolnej przykręć nóżki, używając wkrętów i klucza imbusowego Z1. W krawędzie boczne wbij kołki. Półkę stałą dolną skręć konfirmatami z wcześniej złożoną bryłą. Złożoną konstrukcję oraz uzbrojony w kołki cokół połącz wkrętami z bokami komody. Zwróć uwagę na ułożenie cokołu numer 11. Jego oklejona krawędź powinna być skierowana do dołu. Do skręconych elementów przymocuj uzbrojony blat komody. Zakręć złącza mimośrodowe. Złożoną konstrukcję obróć o 180 stopni i zmierz przekątne. Obie odległości muszą być równe. Gwoździami przymocuj pilśnie pleców. Montaż szuflad rozpocznij od połączenia boków z tyłem, wbijając w otwory plastikowe kołki. W prawym i lewym boku szuflady zamontuj złącza mimośrodowe. W szczelinę wsuń dno szuflady. Do frontu szuflady przykręć trzpienie i całość połącz, zakręcając złącza mimośrodowe. Do dolnej krawędzi boków szuflady przykręć wkrętami prowadnicę. Zwróć uwagę, aby element jezdny skierowany był do zewnętrznej krawędzi szuflady. Do frontów przykręć wkrętami zawiasy. Zamontuj fronty łącząc zawiasy z prowadnikami. Szczegółowe informacje na temat regulacji zawiasów znajdują się w instrukcji montażu. Włóż półki wkładane i szuflady. Następnie zamontuj zaślepki. W celu bezpiecznego użytkowania złożoną komodę przytwierdź do ściany za pomocą taśmy zabezpieczającej. Użytkowanie i konserwacja. Meble należy czyścić lekko wilgotną, miękką tkaniną lub papierowym ręcznikiem. Nie należy pozostawiać wilgoci na powierzchni mebla. Nie należy używać środków chemicznych z wyjątkiem preparatów specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji mebli. Ich działanie należy sprawdzić na niewidocznej części mebla, na przykład wewnętrznej stronie frontu. Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebli na równym podłożu.
W trakcie użytkowania mebli w razie potrzeby należy sprawdzić stan połączeń mimośrodowych. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, ze sprawnie działającą wentylacją w odległości przynajmniej 1 metra od czynnych źródeł ciepła. Nadmierne obciążanie mebli stwarza niebezpieczeństwo podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem. Nie należy przenosić obciążonych mebli. Przesuwanie, ciągnięcie mebli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Podczas przenoszenia należy chwytać za elementy pionowe mebla, np. boki lub nogi. Nie wolno chwytać za części poziome, które mogą być podatne na uszkodzenia, np. półki konstrukcyjne czy szuflady.